trzecim meczu na zgrupowaniu w SIDE ŁKS przegrał z Zorią Urańsk 0-1. Z ŁKS TV jest trener Maciej Musiał. Jak przebiegało to spotkanie? No, to był mecz, który po raz kolejny zmierzyliśmy z drużyną, która narzuciła bardzo, bardzo trudne warunki. I myślę, że było to dla naszego zespołu takie dość duże wyzwanie. Młody zespół, ale bardzo szybko grający piłką i mający w swoim składzie wielu zawodników o dużym potencjale, więc to spotkanie było naprawdę trudne dla nas i myślę, że dzięki takim rywalom będziemy lepsi w meczach rundy wiosennej. Z tych trzech dotychczasowych rywali to właśnie Zorja była tym najtrudniejszym, czy mimo wszystko wcześniejszy rywal? Wydaje mi się, że Astra miała może większy potencjał, ale Zorja dziś grała bardzo dobry mecz i to było chyba najtrudniejsze spotkanie dla nas. Zwłaszcza, że no, też z różnych względów dla nas to spotkanie nie było tak jakbyśmy chcieli. Przede wszystkim chyba nałożyły się już trochę obciążenia obozowe i ten mecz w naszym wykonaniu nie był daleki od ideału, ze względu między innymi też na motorykę, bo widać już zmęczenie u niektórych zawodników. I to te nakładające się obciążenia sprawiły, że no brakowało, troszeczkę odstawaliśmy na tle przeciwnika, przede wszystkim pod względem szybkości i operowania piłką, ale też szybkości podejmowania decyzji, w tym mieliśmy kłopot. Myślę, że to był największy problem. No właśnie, to był taki szczyt, jeżeli chodzi o te obciążenia, czy jeszcze w tym następnym sparingu w sobotę też trzeba się liczyć z tym, że ta praca wykonywana tutaj da na boisku mocno się we znaci? Ten mikrocyk, ten tydzień jeszcze jest dość obciążający, natomiast już nie pracujemy aż tak mocno jak wcześniej, z tego tytułu, że no już coraz bliżej do ekstraklasy i do meczów ekstraklasy i musimy już powoli adaptować tych piłkarzy pod inny rodzaj wysiłku. I dlatego troszeczkę zeszliśmy zarówno z objętości, jak i częściowo z intensywności podczas zajęć. Dzisiaj w bramce 45 minut dostał Dawid Arndt. Jak się zaprezentował? Myślę, że poza paroma niuansami generalnie bardzo, bardzo przyzwoicie. Przy bramce nie miał nic do powiedzenia i absolutnie nie można go winić. Myślę, że ten chłopak przy odpowiedniej progresie będzie kiedyś pierwszym bramkarzem ŁKS-u. Ma na to papiery, natomiast musi przede wszystkim w tej chwili pracować nad koncentracją, bo z tym jako młody zawodnik ma jeszcze kłopot. Myślę, że przy odpowiedniej pracy to jest duży potencjał, jeśli chodzi o zarówno warunki fizyczne, jak i sprawność, ale też już posiadane umiejętności bramkarskie, techniczne. Natomiast oczywiście wciąż bardzo dużo pracy przed nim, więc wszystko tak naprawdę zależy od niego, czy ta praca, którą wkładamy w rozwój Dawida, przyniesie oczekiwany skutek. Ostatnie pół godziny na lewej obronie z kolei to występ Artura Sujki. To właśnie Artur będzie alternatywą dla Tadeja Widmajera pod nieobecność kontuzjowanego Adriana Klimczaka? Na zgrupowaniu na pewno tak, bo jak wiadomo, Adrian jest wyłączony do końca obozu z pracy z zespołem. I nie chcąc za bardzo obciążać Tadeja, po którym między innymi właśnie po nim też widać to zmęczenie w ostatnich dniach, musimy też szukać jakichś właśnie alternatyw i Artur jest zawodnikiem bardzo uniwersalnym. Ja nie chcę powiedzieć, że jest zapchaj dziurą, bo może nie brzmi to najlepiej, ale to wbrew temu, co się może wydawać, jest zaleta, bo jest to chłopak uniwersalny, który może sprawdzić się na kilku pozycjach i mimo, że jest zawodnikiem prawonożnym i tutaj na tej lewej obronie w drugiej połowie poradził sobie całkiem przyzwoicie. Wiadomo, że przeciwnik już nie był tak dobrze dysponowany w drugiej części meczu, bo rywal grał przez 90 minut w niezmienionym składzie, natomiast Artur swoje zadania tam wypełnił, także pozytywny występ na pewno. Zgodzisz się z opinią, że z tej piątki nowych zawodników, którzy trafili do ŁKS-u, dzisiaj najlepsze zawody rozegrał Carlos Gracia? Tak, Carlos jest zawodnikiem o określonym potencjale i
oprócz odpowiednich umiejętności gry w defensywie, które oczywiście dla środkowego obrońcy jest najważniejsze, to jednak braliśmy pod uwagę też ogromny potencjał przy budowaniu akcji tego zawodnika, który nie boi się zagrywać trudne piłki, nie boi się wprowadzać rozwiązania, które wymagają dużej odpowiedzialności i dużych umiejętności, a on nie ma, więc bardzo na niego liczymy. W sobotę czwarty sparring. Czy te proporcje, jeżeli chodzi o minuty spędzone na boisku, będą zmienione względem poszczególnych zawodników i ci, co dzisiaj grali mniej, w sobotę dostaną szansę pokazania się w większym wymiarze? Tak planowaliśmy to zrobić i myślę, że tak będzie. Zawodnicy, którzy dzisiaj grali tylko pół godziny, w większości z nich myślę, że dostaną szansę na granie w wymiarze 60 minut po to, żeby już ten wysiłek był zbliżony do maksymalnego i tego, który czeka tych piłkarzy w ekstraklasie. A jak będą wyglądały te treningi w najbliższych dniach? Nad czym będziemy pracowali? W jakim wymiarze? Z jakimi obciążeniami? Tak jak powiedziałem, to ta objętość przede wszystkim zajęć się zmniejsza, bo ograniczamy już liczbę treningów, już nie każdy dzień jest dwutreningowy. Intensywność będzie różna w zależności już od dni. Gramy co 3 dni, więc to też wymaga zwiększenia indywidualizacji podczas zajęć. Na przykład jutrzejszy dzień jest mocno zindywidualizowany. Zawodnicy, którzy grali dzisiaj dłużej, mają dzień nieco lżejszy, aczkolwiek zaczynamy od siłowni na górne partie mięśniowe, gdzie te obciążenia jeszcze będą może już zdecydowanie mniejsze niż na poprzednich zajęciach na siłowni, natomiast jednak będą to dość mocne zajęcia. A po południu już będzie zdecydowany podział na zawodników grających dłużej i krócej, gdzie ci drudzy będą po prostu pracować już mocno na treningu tak zwanym wyrównawczym. I myślę, że będziemy cały czas koncentrować się nad taktyką, bo dużo tej taktyki jest od początku przygotowani i oczywiście te założenia, jeśli chodzi o trening motoryczny, już przechodzą powoli nad pracę nad już powoli szybkością i łapaniem tak zwanej świeżości, jak to wszyscy określają. Naszym gościem był Maciej Musiał, drugi trener łódzkiego klubu sportowego.